Higiena jamy ustnej jest bardzo ważna. Zgodzisz się ze mną? A zastanawiałaś się kiedyś, że każda szczoteczka, którą kiedykolwiek posiadałaś, nadal istnieje? Nawet twoja pierwsza, sprzed 30 lat. Ta myśl jest dla mnie bardzo ważna. Ta myśl spowodowała, że w ogóle zainteresowałam się tematem Zero Waste. Myśl, że każda użyta przeze mnie w ciągu mojego całego życia szczoteczka będzie żyła sobie jeszcze przez kolejne dwa pokolenia i jeszcze kolejne 300 lat i jeszcze nie wiadomo jak długo, potrafi być bardzo przytłaczająca. W pierwszej części filmiku opowiem, dlaczego warto zrezygnować z tradycyjnych plastikowych szczoteczek, a w drugiej pokażę ekologiczne alternatywy, nie tylko szczoteczek, ale innych produktów do higieny jamy ustnej, które są już dostępne w Polsce. Szczoteczki do zębów najczęściej wykonane są z połączenia plastiku zrobionego z nieodnawialnego surowca ropy naftowej i kauczuku dla rękojeści oraz nylonu dla części myjącej. Często pakowana jest dodatkowo w opakowanie z mieszanki plastiku i tektury. Żadna z tych pozycji nie ulega rozkładowi, przez co zostają na wysypisku przez czas nieokreślony. Opy na wysypisku mogą również znaleźć się w oceanach, gdzie pod wpływem promieni UV zmienią się w mikroplastik. Jeśli są spalane, uwalniają mieszankę toksycznych gazów cieplarnianych, które są źródłem dioksyn, jednych z najbardziej toksycznych chemikaliów znanych nauce. Oprócz raka, dioksyny są powiązane z zaburzeniami płodności, układu hormonalnego i odpornościowego. Średnia życia w Polsce to około 77 lat. Zakładając, że zęby myjemy świadomie od 5 roku życia, a szczoteczkę trzeba wymieniać co 3 miesiące, to w Polsce statystycznie w ciągu naszego całego życia zużywamy 288 szczoteczek. Statystycznie. Nie licząc do tego plastikowych, jednorazowych szczoteczek, które dostępne są w szkołach i niestety zyskują coraz większą popularność. Natomiast jeżeli chodzi o recykling plastiku, to on praktycznie nie istnieje. W przypadku plastiku możemy mówić jedynie o downcyclingu, ponieważ plastiku nie da się przetwarzać w nieskończoność. Każde kolejne przetwarzanie plastiku powoduje to, że uzyskujemy gorszy jakościowo produkt. I praktycznie wygląda to tak, że plastik możemy przetwarzać statystycznie 2-3 razy, za każdym razem uzyskując gorszy jakościowo produkt. Powodem jest degradacja łańcucha polimeru podczas procesu przetwarzania. A higiena jamy ustnej to nie tylko szczoteczka. Dochodzi do tego plastikowa nić dentystyczna, opakowanie plastikowej nici dentystycznej i pasta do zębów. Zapraszam na drugą część, gdzie pokażę ekologiczne alternatywy, które dostępne są w Polsce. Od samego początku używam szczoteczek Hydrofil. Wiem, że niektórzy pewnie chcą przeżegnać się lewą nogą, jeżeli zobaczą, że szczoteczka może kosztować 17 zł, podczas gdy w drogerii są dostępne plastikowe alternatywy za 3 zł, ale popatrzcie. Ta szczoteczka ma już pół roku, a jest w bardzo dobrym stanie, to znaczy, że jest bardzo dobrej jakości. Wiem, że szczoteczkę powinno się wymieniać co 3 miesiące, ale tu przecież chodzi o włosie. Jeżeli będzie rozchwiane i pokrzywione, to znaczy, że nie będzie dobrze myło zębów. Natomiast to włosie jest w bardzo dobrym stanie. Dlatego racjonalnie zamierzam jej używać dalej, a mam już pół roku. Włosie jest nylonowe, ale jak twierdzi producent, zostało wykonane z oleju rycynowego, a nie z nieodnawialnej ropy naftowej. Rękojeść natomiast jest bambusowa. Tak, wiem, tutaj się kłania ślad węglowy, ale moim zdaniem, jeżeli mogę rękojeść wyrzucić do kompostu lub do odpadów w bio, to będzie to zawsze lepsza alternatywa niż nieśmiertelny plastik. Natomiast jeżeli chodzi o utylizację, to rękojeść można wyrzucić, tak jak już powiedziałam, do kompostu albo do odpadów bio, natomiast wcześniej należy wyrwać na przykład pensetą nylonowe włosie. Mam jeszcze z czasów aparatu ortodontycznego szczoteczkę soniczną. Używam jej przeważnie raz dziennie na noc, dzięki temu kamień tak bardzo nie osadza mi się na zębach. Używam jej na spółkę z Piotrem, wymieniając końcówki. Końcówki niestety są plastikowe, ale tak samo jak w przypadku szczoteczki manualnej patrzę na zużycie, a nie wymieniam jej bezsensownie co 3 miesiące. Przy takiej częstotliwości mycia raz dziennie wyrzucam średnio jedną plastikową końcówkę raz do roku. Jeżeli będziecie myśleli o kupnie szczoteczki elektrycznej, to warto kupić taką, która jest zasilana na akumulator, a nie na baterię, ponieważ akumulator po prostu ładujecie do prądu, chyba że macie baterie, które też są akumulatorem.
akumulatorami, a nie wymieniacie ich i za każdym razem nie kupujecie nowych i nie wyrzucacie starych, no to inna sprawa. Przygotowując materiał, natknęłam się na silikonową elektryczną szczoteczkę, której silikonowe końcówki wymienia się raz do roku, a sam silikon nie jest stworzony z ropy naftowej, tylko podobno rozpada się na biodegradowalne półprodukty w odpowiednim środowisku. Ale jest tak nieludzko droga, że wspominam o niej raczej jako o ciekawostce. Używam nici dentystycznej z włókna bambusowego z dodatkiem węgla, wosku pszczelego oraz olejku eterycznego z mięty pieprzowej. Nic używa się bardzo przyjemnie. Szklany słoiczek jest bardzo wygodny. Bez problemu możemy odciąć dowolny kawałek. Za pierwszym razem, gdy jeszcze firma nie była dostępna w Polsce, kupiłam dozownik z jedną szpulą. Potem już wystarczy dokupywać wypełnienia. Jeśli macie jakiś dozownik, można w sumie od razu kupić same wkłady. Bea Johnson polecała zamiast nici kupną kawałka jedwabiu, najlepiej z Numpexu i odrywania od niego kawałka nici za każdym razem, gdy chcemy użyć nic dentystyczną. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie i nie wiem, czy kiedykolwiek będę, dlatego uważam, że nic Geo Organics jest bardzo rozsądną alternatywą, tym bardziej teraz, kiedy dostępna jest bez problemu w Polsce. Od kilku miesięcy używam pasty Taube w aluminiowym opakowaniu. Wychodzi najkorzystniej cenowo, jest z polskiej firmy nietestującej na zwierzętach, jest dostępna stacjonarnie, no wszystko się zgadza. Pasta dostępna jest w dwóch wersjach, jako pasta z fluorem i jako żel bez fluoru. Ma delikatnie miętowy smak, niewypalający języka i dziąseł. Wiem, że wiele osób własnoręcznie przygotowuje swoją pastę, jednak uważam, że przepisy na bazie oleju kokosowego wcale nie są dobre, bo substancją, która zatyka nasze rury, jest właśnie tłuszcz. Nie powinno się wlewać tłuszczu do kanalizacji. U mnie najlepiej sprawdził się proszek na bazie sody oczyszczonej, ksylitolu, glinki i olejku miętowego. Jednak kiedy znalazłam Taube, przestałam go robić. Inne firmy dostępne w Polsce jako pasty w aluminiowej tubie to Veleda, Iona, Eutymol. Linki w opisie pod filmem. Można jeszcze kupić pastę w słoiku Geo Organics w postaci pasty i proszku. Jednak to najdroższe pozycje w zestawieniu. Jeszcze jedno wtrącenie a propos konserwacji. Szczoteczkę po użyciu płuczę i dokładnie wycieram do sucha ręcznikiem. To już wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że czujecie się dentystycznie zainspirowani. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas, komentarze i subskrypcje do następnego filmu. Pa! Higiena jamy ustnej jest bardzo ważna. Zgodzisz się ze mną? Nie bój się kiedyś. Ostatnio kupiłam dwie szczoteczki z nowych firm, m.in. jedną z Lidla. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście w przyszłości po przetestowaniu recenzją, dajcie znać.